Michał, jesteście po dwóch dniach ciężkich zawodów. Czemu ma służyć ten trening dzisiaj? I co się skłoniło, żebyś przyszedł tu na siłownię? Muszę się trochę rozciągać, ponieważ mam tak podpinane mięśnie. One muszą być rozciągnięte, żeby mogły wywołać się troszkę bardzo ciężkich. Jeżeli uda mi się odpowiednio rozciągnąć, będą rozluźnione, przez co konkurencję wykonamy do lepiej. Nie da się w żaden sposób założyć pasa, ponieważ właśnie gnięcie przeszkadza, przycina skórę. Jak się udało, że to zaraz do głosu? Zaraz za piątem do głosu. Jakie? Zaraz za piątem do głosu. Właśnie. Jak się uda to wśród ciszących znowu. Ponieważ wbijam ciężar do bardzo przodu. To ćwiczenie ma mi pomóc rozciągnąć na tyle ramiona, żeby ciężar oddał drugiej stronie głowy. To pozwoli zblokować jego w łokciach i podnosić o tyle wyższe ciężary niż do tej pory. Robi się tak mocno. Wyciskamy ciężar. Jak najbardziej chowamy głowę, więcej głowy. Więcej ramiona. Jesteś tak niegłupi, że wszystkie są na zaangażowaniu, bo to było podnoszenie nóg, wyciskane łapce. Ale jednak coś w tym jest. Jeżeli umiesz nogi, złapiesz odpowiednio i będziesz dotykał klatki nie siłowo w tym miejscu, tylko faktycznie tutaj, to poprzez trzymanie równowagi, poprzez to, że dotykasz, jest inne napięcie. Kontrolujesz to coś ciężar, to nie można powiedzieć, że ciężar, bo jest tylko pomóc i wykonanie ćwiczenia w nieodpowiedni sposób, ale coś w tym jest. To jest jak trening twój do sądu. Ile w tygodniu ćwiczysz? Jakie partie? Jak się uda, to 4 razy, jak się nie uda, to 2, ale minimum 2 treningi. Ale jak już są 2 treningi, to są trochę dłuższe i o wiele cięższe niż te 4, jeżeli by się udało szkodzić. Zawsze trzeba zatakować swoje wszystkie partie, chociażby po jednym ćwiczeniu, ale ciężko nie zrobić. Trening siłowy zawsze musi pasować do treningu na sprzęcie, dlatego ćwiczenia siłowni dopasowujemy do tych na sprzęcie, żeby się uzupełniały. Wyciskanie belki na siłowni robimy biceps z dużym ciężarem, ale bardzo dynamicznie. Nie robimy tego powoli, dbając o to, żeby mięsień się mocno skompował, żeby był większy, tylko robimy to dynamicznie, żeby mięsień był bardziej wytrzymały. Ale
to była torpeda. Bardzo dobrze.